zapraszam Cię na hiperkrótką lekcję o mega łatwym czasie, czyli past simple. No musi być simple, skoro nazywa się simple prosty, a ciągle słyszę, że jakieś z nim kłopoty. Pomogę Ci opanować to zagadnienie i używać. Oglądaj do końca, na końcu mam dla Ciebie niespodziankę. Coś, co sprawi, że zaczniesz mówić po angielsku w czasie past simple. Jedziemy! Po co Ci w ogóle coś takiego? Zawracać sobie głowę past simple, jeśli chcesz powiedzieć o czym, co już się wydarzyło, zdarzyło raz w przeszłości i se ne vrati. Już nie wróci, bo to przeszłość. Będziesz wtedy używać słówek takich jak yesterday, wyrażeń typu a week, an hour, a month, ago, ago. To jest to, czy aha, aha, od razu tutaj z góry wiem, co dalej. Last month, year, week, w zeszłym roku, miesiącu, tygodniu. No i na przykład co? Otworzyłam, kupiła, umarł. I opened NCO My Language School in 2011. I opened it. She bought this house 10 years ago. He died last year. To tylko kilka przykładów. Proste? Albo kiedy chcesz opowiedzieć o kilku rzeczach, które się wydarzyły w przeszłości. Jedna po drugiej coś tam się stało. Na przykład, when I heard it, I got angry, I got up, I went out, and I even slammed the door. I got up, I left, I slammed the door. Jedno po drugim się stało, wydarzyło. I mówisz to w czasie past simple. Mnóstwo takich historii może przecież być, w których coś się dzieje, ciach, ciach, ciach. Albo taka znana historia jest, daj mi znać w komentarzu, does it ring a bell? Czy to brzmi znajomo? Taki facet kiedyś powiedział, I came, I saw, and I conquered. Nam by się chciało powiedzieć, gdybyśmy to tak brali z tego, co znamy i słyszymy po polsku, I came, I saw, and I won! Przybyłem, zobaczyłem i zwyciężyłem, ale nie tłumaczymy tego I won, dlatego że po angielsku przyjęło się mówić I came, I saw, and I conquered. Kto to taki powiedział? Daj mi znać w komentarzu. I jeszcze będziesz używać czasu past simple, jeśli coś się wydarzało, powtarzało, trwało w przeszłości. Ale już zapadła kurtyna, kaplica, rozdział skończony. No właśnie, skończony rozdział w moim życiu. Mogę powiedzieć, back in high school, we were more than friends. Czyli w high school, no jest to ewidentnie zamknięty rozdział w moim życiu, byliśmy parą, więcej niż przyjaciółmi, dosłownie powiedziałam. I to, that reminds me, że w past simple be zawsze robi wszystko po swojemu. Tak? I am, you are, he is, she is, it is. Ale patrz, w past simple masz to nawet prościej rozwiązane. I was, you were, a potem he, she, it was. W moim przykładzie było we were more than friends, tak? Więcej niż przyjaciółmi. We were a couple, we were together. Widzisz, czyli be, no ono tutaj jest i sobie po swojemu robi. No, tak jak też mówisz, you aren't, you weren't. Czyli I was born in 1983. What year were you born in? What year were you born in? I ty mi odpowiadasz, I was born in... No i ciach, tutaj wstawiasz swój rok urodzenia. Możesz się pochwalić w komentarzu. Możesz zatrzymać te confidential data dla siebie. Ok? Ale wracajmy jeszcze do tego, po co ci cały ten past simple i zaraz do tego, jak się jego resztę buduje. Bo simple, obiecałam. Osoba, czynność, czasownik, można powiedzieć w gramatyce. I jeśli masz coś jeszcze do powiedzenia, to dodajesz resztę zdania. Ta tak zupełnie po gramatycznemu mówiąc, masz podmiot,
masz później orzeczenie, czyli jakiś czasownik. No i co tam jeszcze chcesz powiedzieć? No bo wiadomo, że osobą może być I opened, he died, we decided. I to jest mega simple. A to, na czym bardzo łatwo się wywrócić, to to, że ten czasownik, on może być regularny albo nie. I o tym, jak czasowniki są regularne, to ja dla Ciebie nagrałam już wideo, nawet dwa albo trzy są u nas na kanale. W jednym tłumaczę, po co i jak się tego najfajniej nauczyć. Tam sobie można gratisiki pobrać i uczyć się tego w fajniejszy sposób niż tabelka. Można tego z nami słuchać. A jak są regularne, to bajka, bardzo łatwo, dodajesz ed. A to, co nie jest takie łatwe, to to, że nigdy w życiu nie wymawiasz ed tej końcówki, chociaż tak piszesz. Czyli jeśli mamy stop, to czas przeszły będzie stopped. Walk to walked, ale decide zamienisz na decided. O tym już niedługo, może nawet następne, a może za dwa, będzie nagranie na tym kanale. Dlatego jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to nie wiem czemu przepuszczasz takie super okazje, żeby złapać sobie za darmo fajną wiedzę i umiejętności, bo to też Ci dzisiaj obiecałam. Regularne i nieregularne w opanowaniu jednych i drugich pomożemy. No i to jakby już był klucz do śmigania w past simple. No bo jeśli chcę zaprzeczyć, to nawet nie muszę znać tej drugiej formy, patrząc na tą niemiłosierną tabelkę, no nie? No tam właśnie ten past simple się znajduje, ten nieregularny. Mogę sobie bez tego poradzić, bez dodawania ed, bo powiem I didn't go to the new high school in Bochnia. I went to the old high school. I went to high school number one. Tak? High school, mówiłam, zamknięty okres w moim życiu. I didn't go to this school, I went to that one. Widzisz, co się dzieje? W zdaniu twierdzącym masz went, w przeczeniu I didn't go. W sumie jak się nie zna czasowników nieregularnych, to spoko mówić przeczenia. Dobra, no fajna porada. A jak chcesz zapytać? No to nie didn't, tylko did. Did you i co obstawiasz? Damy formę podstawową, czy damy tą zmienianą? Tak jest! Damy formę podstawową. Did you go to high school number one? Did you buy this house? Did you have breakfast? Jadłeś? Jadłaś śniadanie? Did you have? Czyli did, osoba, forma podstawowa. I teraz koniec odcinka, a ja obiecałam Ci, że użyjesz swoich nowych umiejętności. Zobacz, przygotowałam dla Ciebie krótką historię. Ona, jak sobie na nią popatrzysz, jest w teraźniejszości. Ela wstaje, podróżuje, jeździ, czeka, zamawia, kupuje i tak dalej. Twoim zadaniem jest opowiedzieć mi tą historię, aha, używając swoich nowych umiejętności, czyli czasu przeszłego. Chodź, spróbujmy zrobić to razem, nie zostawiam Cię bez pomocy. Wyobraź sobie, że jesteś Wencjo. Nauczyłeś się czegoś, nauczyłaś, zdobyłaś jakąś umiejętność i jedziesz. Używamy jej w praktyce. Tak jest na naszych zajęciach, tak zrobimy też teraz. Nie zostajesz bez pomocy. Zobacz. Czasowniki regularne, czyli te, do których dodajesz ed, podkreśliłam dla Ciebie na niebiesko. Czasowniki nieregularne, czyli te, których albo będziesz się uczyć z pomocą naszych innych filmików na kanale, z pomocą fiszek, które sobie od nas pobierzesz, tabelki, przeróżnych sposobów. Tak czy siak uczyć się ich na pamięć i używać z tego, co się nauczysz. Spróbujmy zamienić tą historię na wczoraj. A brzmi ona tak. Every month Ella travels from Krakow to London. She always gets up at 5 in the morning and has a cup of coffee. She leaves home at 6 and takes a taxi to the airport. She checks in, orders breakfast at a cafe and waits for her flight. Teraz moment dla Ciebie. Najlepiej zatrzymaj wideo, a ja już czytam Ci historię o zeszłym miesiącu, o mojej podróży w czasie przeszłym. Last month, Ella traveled from Krakow to London. She got up at 5 in the morning and had a cup of coffee.
She left home at 6 and took a taxi to the airport. She checked in, ordered breakfast at a cafe and waited for her flight. Ćwicz razem ze mną, tym bardziej jeśli twoja historia nie brzmiała tak jak moja, może nie brzmiała ze względu na formy przeszłe, a może nie jesteś zadowolony, zadowolona z wymowy. Próbuj czytać to jeszcze raz i jeszcze raz razem ze mną, pobawić się trochę melodią, rytmem języka. To bardzo pomoże ci brzmieć naturalnie. Mam nadzieję, że tak jak obiecałam, past simple jest simple. A jeśli ci mało mówienia po angielsku, zapraszam cię do mojej szkoły językowej Encio. Zadbamy o to, abyś zaczęła mówić po angielsku, żeby szlifować, przełamywać się i mówić. Bye!